Witam w 11. webinarium realizowanym w toku projektu Aktywizacja osób chorujących psychicznie poprzez wolontariat, realizowanym z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Gościem dzisiejszego spotkania jest Magdalena Korczyk-Waszak, trenerka szkoleń, doradczyni, na co dzień współpracująca z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich Opus. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. W projekcie pełnisz funkcję trenerki szkoleń dla koordynatorów wolontariatu. Na czym dokładnie polegają te szkolenia? Szkolenia polegają na tym, jak nosi tytuł, na przygotowaniu koordynatorów wolontariatu do pełnienia roli swojej, do tego, aby mądrze współpracować i dobrze zarządzać wolontariuszami. Takie szkolenie na pewno jest bardzo przydatne dla przyszłych koordynatorów, a czy jest w takim razie niezbędne do tego, żeby byli, żeby pełnili takie funkcje? To zależy, czy niezbędne. W mojej ocenie tak jest, bo szkolenia zawsze poszerzają wiedzę. Można tam spotkać ludzi, którzy pełnią podobne role, czyli też koordynatorów z innych organizacji, z instytucji, co bardzo ubogaca nas właśnie jako osoby, które współpracują na co dzień z wolontariuszami. Można nabyć i przećwiczyć pewne umiejętności, które są, wydaje mi się, niezbędne w tej pracy. Powiedziałam, to zależy, bo czasem zdarza się tak, że na szkolenie trafia osoba, która już ma doświadczenie w tej pracy, czyli to nie jest taka, bym powiedziała, osoba świeżynka tak zwana, tylko osoba, która już wiele lat praktykowała, ale znalazła się tutaj, bo właśnie brakuje jej jakichś, powiedziałabym, kompetencji, albo na przykład zmieniły się aspekty, przepisy prawne związane z pracą z wolontariuszami i ona ich nie zdążyła poznać, nie zdążyła jakby gdzieś tam pozyskać tej wiedzy. Więc jeśli pytasz mnie, czy niezbędne, to sobie myślę, że bardzo pomocne w mojej ocenie i też z takich też współpracy z wolontariuszami, czy z osób, które są wolontariuszami i przychodzą i na przykład mówią o pewnych trudnościach współpracy z koordynatorami albo z czymś, co właśnie w ramach ich działalności nie chodzi, nie działa. Kiedy pracujemy nad tym, ja też jestem coachem i pracuję czasem właśnie nad takimi zagadnieniami, to okazuje się, że gdyby koordynatorzy, czyli osoby, które mają ich wspierać, nadzorować, motywować, tak, i być w kontakcie z nimi, przeszłyby takie szkolenie, to być może uniknęliby właśnie jakiejś trudności w komunikowaniu się, w jakiejś relacji. Więc patrząc na tą opcję, to szkolenia są niezbędne. No właśnie, na takim szkoleniu jest poruszanych mnóstwo tematów, obszarów, również jest mnóstwo takich ćwiczeń, warsztatów praktycznych dla przyszłych koordynatorów. I takich wątków poruszanych w gronie uczestników, tak, no właśnie związanych z wyzwaniami, problemami, jakie mogą się pojawić. Właśnie mówiłaś tutaj o takich aspektach prawnych. A powiedz mi w takim razie, które z tych elementów edukacyjnych są szczególnie według ciebie istotne do tego właśnie, żeby ten koordynator świadomie, mądrze realizował swoje zadania? Bo spodziewam się, że ich jest mnóstwo, tak? Ale jakbyś tak mogła wypunktować, to które takie są istotne, że bez nich no już takie szkolenie to nie mogłoby mieć miejsca. Wiesz, według mnie wszystko jest istotne, to od razu chcę zaznaczyć. Też to zależy, na jakim etapie jesteś. Czyli jeżeli jesteś osobą, która zaczyna swoją praktykę jako koordynator, to absolutnie niezbędne jest poznanie podstawy, czyli poznanie prawnych aspektów wolontariatu, żeby
zaprosić tego wolontariusza do współpracy, wiedzieć, kto może być wolontariuszem, do czego ja go mogę zaprosić, o co muszę zadbać, tak? Co jest moim obowiązkiem. I to jest coś dla tych, którzy na początku drogi niezbędne. Drugi taki obszar to jest motywacja i motywowanie. Czyli jeżeli jesteś świeżym koordynatorem, koordynatorką, to też ważne, żebyś zdawał sobie sprawę, dlaczego ludzie stają się wolontariuszami. Z jakich przyczyn, z jaką potrzebą przychodzą, czy ona jest uświadomiona, czy nie. Jakie korzyści mogą mieć, będąc wolontariuszami. I też w jaki sposób motywować, czy dbać o nich w trakcie pracy. I trzeci aspekt to jest, bym powiedziała, ten aspekt budowania relacji na początku tej drogi i w trakcie, czyli komunikowanie się. Tak, ja wiem, że komunikacja brzmi, no tak, zawsze o tym samym, ale to jest naprawdę szczególnie ważne, żeby dobrze się dogadywać, dobrze się rozumieć, tak, i być w stałym kontakcie i w stałej relacji z wolontariuszami. I jest jeszcze jeden, który bym powiedziała, trochę obejmuje to wszystkie, czyli aspekt przygotowania organizacji i instytucji na przyjęcie współpracy z wolontariuszami. Czyli nie zaczynamy od tego, że my szukamy wolontariuszy albo że mamy jakieś zadanie i szybko musimy szukać, tylko w ogóle to jest takie wielkie, duże pytanie, w nim się zawierają mnóstwo innych aspektów, jak przygotować się. I czy moja organizacja, czy moja instytucja jest gotowa na przyjęcie wolontariuszy? Bo często jest tak, że no mamy jakieś takie życzeniowe różne sytuacje. Prawda. I no my chcemy tego wolontariusza pozyskać, ale zapominamy o tym, że jest mnóstwo rzeczy, o które trzeba zadbać, żeby on tam z nami został, tak, na dłużej, oczywiście, prawda? Żeby wzmacniać jego potencjał, motywację, stopniować zadania i godnie się z nim też rozstać, bo to jest też ważne. Tak, a my te elementy często w ferworze działań w organizacji pozarządowej, bo my jesteśmy takimi społecznikami, pomijamy po prostu istotne elementy, bo myślimy, że każdy myśli tak jak my, a nie do końca tak jest. No właśnie, czy koordynatorzy na tych szkoleniach komunikują o takich trudnościach, o różnych sytuacjach, które występują? Staram się zawsze na szkoleniach dać taką przestrzeń wymiany myśli, wymiany poglądów, ale też staram się zadbać o to, żeby atmosfera, która jest podczas warsztatów, była bezpieczna, była pełna otwartości, ale też takiego elementu szczerości i tego, że możemy się mylić, możemy być niegotowi na różne rzeczy, możemy mieć trudności, popełniać błędy i to wszystko, na to wszystko jest miejsce i to wszystko jest okej. I jeśli uda się z uczestnikami, z uczestniczkami taką atmosferę wprowadzić, to wtedy ten poziom otwartości i mówienia właśnie o tym, że coś się nie udało, coś nie wyszło, nie wiedziałem, jak postąpić w danej sytuacji, wzrasta i możemy nad tym pracować. Ja zawsze szukam takich praktycznych rozwiązań, czyli u mnie na szkoleniach zawsze jest ten moment, wiesz, takiej analizy sytuacji. Ja bardzo proszę, żeby ludzie się dzielili tymi sytuacjami, bo sam wiesz, że moc nie jest tylko w moich doświadczeniach i wiedzy i umiejętnościach, które mam ja jako trenerka, ale także jakie mają doświadczenia inne osoby uczestniczące, już na przykład wieloletni doświadczeni koordynatorzy. I to jest potężne i na tym się tak naprawdę opiera to szkolenie, że jedna rzecz to teoria, a druga to właśnie ta rozmowa. Że mogą sobie przepracować te różne trudności i te sytuacje. Tak. No właśnie, a jakie sytuacje konkretnie się pojawiają? Bo to myślę, że też warto tutaj powiedzieć naszym słuchaczom, i trochę uświadomić, co się może wydarzyć w kontekście przyszłości. No wiesz, to też jest, też to są takie sytuacje wynikające czasem właśnie z nieporozumienia. Czyli że koordynator sobie coś założył, że skoro wyjaśnił pewien kontekst, na przykład zadania na spotkaniu dla wolontariuszy,
to, że wszyscy wiedzą, co mają robić. No się okazuje, że nie. Że ta osoba nie zrobiła tego, a ta zrobiła inaczej, niż powinna zrobić. Czyli tutaj te sytuacje na przykład niedogadania, nieporozumienia. Problemem jest to, że czasem jest niedopasowana osoba do zadania. Czyli że też koordynator ma albo zbyt mało danych o wolontariuszu, albo ma jakieś oczekiwanie, którego ten wolontariusz nie może sprostać, bo na przykład jest wyrzucony na głęboką wodę, a nie jest dojrzały. To jest to, o czym ty powiedziałeś, tak? Czyli że musimy stopniować na przykład delegowanie zadań, odpowiedzialność. Osoba, która jest na początku swojej drogi wolontarystycznej, nie będzie w stanie wypełnić dobrze niektórych zadań. Nie z racji tego, że ona nie jest okej, nie jest dobra, nie jest wystarczająca. Ona po prostu jeszcze tego nie umie. I moją rolą jako koordynatorki jest nauczyć jej na przykład tej rzeczy, tak, tej umiejętności, tego zadania, dać przestrzeń, żeby przypatrywała, naśladowała. No i jest jeszcze taki wątek duży dość sytuacji, kiedy coś się dzieje nie tak, czyli wolontariusz na przykład spóźnia się, wolontariusz nie wykonuje zadania, wolontariusz unika kontaktu i koordynator nie wie, jak zwrócić uwagę, nie wie, czy może zwrócić uwagę, nie wie, jak zrobić, jak przeprowadzić takie spotkanie, które byłoby spotkaniem wyjaśniającym jakieś wątpliwości, też dopytującym, co się stało na przykład w danej sytuacji, czy po prostu dążącym do wyjaśnienia przyczyn takiego zachowania, bo bardzo chcę ochronić tego wolontariusza, żeby po prostu nie zrezygnował ze współpracy, tak? To jest jedna przyczyna, a drugą przyczyną no, oczywiście może być różnie, bo być może też jest tak, że po prostu koordynator w jakiś sposób nie umie dotrzeć do wolontariusza albo na przykład źle planuje jednak tą pracę i sam koordynator czuje, że być może dostanie jakąś informację zwrotną, która nie będzie dla niego jakaś, no powiedzmy, przyjemna. Więc to są takie, wiesz, no tutaj można by sypać jak z rękawa, tak? Ale myślę, że bardzo dużo sytuacji wynika z nieporozumienia, braku właśnie zbudowania tej relacji w atmosferze otwartości, ale też i odpowiedzialności i tego, że nie jesteśmy po prostu przygotowani. No, to taka niepopularna, czyli prawda? Takie budowanie relacji, dbanie o odpowiednią komunikację, tak. Mądry monitoring i wsparcie dla wolontariusza na różnych etapach jego rozwoju. No właśnie, a czy koordynatorzy mają szansę, żeby takie wsparcie dla siebie uzyskać, żeby wiedzieli, jak to robić, bo jednak ktoś powinien ich tego nauczyć. Myślę, że to szkolenie to jest dopiero pierwszy etap, drugi to praktyka, no ale jeszcze by się przydało coś pomiędzy, żeby jednak ten koordynator mógł sobie jakoś przećwiczyć te, albo przepracować te trudności, prawda? Jest wiele takich możliwości. Jeszcze o jednej rzeczy chciałabym powiedzieć, że generalnie wszystko się trochę też sprowadza do takiego myślenia o roli koordynatora, czyli że jaka ja powinna być w roli koordynatorki, co powinnam umieć, co powinnam wiedzieć i jaka powinnam być. I to jest, wiesz, clue tego szkolenia. I zgadzam się z tobą, że to szkolenie może być czasem pierwszym krokiem. Szkolenie może być też taką przestrzenią, gdzie ktoś zaczyna coś dostrzegać, ale już nie zdąży tego przepracować. I myślę, że Centerko, ja również mamy pewien wachlarz usług, tak, które możemy właśnie też, do których też zapraszamy szczególnie, bo to są spotkania koordynatorów, czyli takie systematyczne spotkania, gdzie mogą się spotkać koordynatorzy już nie w takiej sytuacji szkoleniowej, ale właśnie na, powiedzmy, luźniejszej formie spotkania, gdzie mogą po prostu na bieżąco robić sobie taką superwizję
wizję koleżeńską, bym powiedziała. Druga rzecz, już użyłam tego słowa i powiem, superwizja. W organizacjach także myślę, że czasami są takie możliwości, gdzie proponuje się superwizowanie, superwizję taką indywidualną, czyli po prostu przepracowanie w sposób indywidualny z kimś bardziej doświadczonym, z bardziej doświadczonym koordynatorem, z jakąś osobą, która specjalizuje się w wolontariacie i może wspierać właśnie koordynatorów. Mentoring to jest coś, co też trochę w podobie do między superwizją a coachingiem, czyli takie działanie, takie spotkanie z osobą bardziej doświadczoną, która po pierwsze zdiagnozuje, gdzie jest twój problem, koordynatorze, a po drugie ma narzędzia i ma wiedzę, ma zasoby, ma swój własny potencjał merytoryczny, którym się po prostu może podzielić, tak? Czyli wie więcej, była już w takiej sytuacji, ma doświadczenie w koordynowaniu wolontariuszami i może się podzielić. Jest również coaching, czyli bardziej, jeśli chcesz, koordynatorze, podnieść swoje kwalifikacje, chcesz się rozwinąć, widzisz, że chciałbyś lepsze na przykład budować relacje, to coaching polega na tym, że sam trochę koordynator decyduje, czego potrzebuje, jakiej zmiany oczekuje i podejmuje różne działania, decyzje. Coach jest taką osobą, która towarzyszy bardziej przez obecność, przez zadawanie pytań, gdzieś towarzyszy w tym procesie. No i też jest doradztwo, takie doradztwo właśnie na zasadzie zaopiekowania się jakimś obszarem czy jakąś luką tematyczną koordynatora, czyli dzwonię do centerka, mówię, jestem koordynatorem, chciałbym dowiedzieć się szczególnie o sprawę ubezpieczenia wolontariuszy i wtedy centerko jakby jest w stanie w ramach różnych projektów takie doradztwo zapewnić już na ten wybrany temat. Także naprawdę bardzo różne są formy współpracy, różne możliwości, czyli jeśli ktoś ma taką potrzebę, to zapraszamy. No bardzo fajnie, że tutaj właśnie poruszyłaś i opowiedziałaś o tych różnych formach i instrumentach, z których można skorzystać. No nie każdy sobie może pozwolić na to w swojej placówce, bo różne są sytuacje. Jasne. Natomiast zawsze pamiętajcie, że jest centerko, jest opus. Doradztwo zawsze tutaj na to możecie liczyć. Dodatkowo w naszym projekcie jest wsparcie psychologa do końca trwania tego projektu, więc każdy koordynator, jak również wolontariusz i pracownik może przyjść i przepracować daną sytuację. Bo tutaj wróćmy jeszcze do naszego projektu. Mamy do czynienia z wolontariuszami, którzy jednocześnie borykają się z różnymi trudnościami, problemami natury psychicznej. No i właśnie, tutaj ostatnio prowadząc szkolenia, bo właśnie takie miałaś przyjemność realizować, co tutaj mogłabyś powiedzieć o tej grupie naszych, powiedzmy, beneficjentów, uczestników? Jakie tam są wyzwania, potrzeby, które koordynatorzy zgłaszają, obserwują? Bardzo ważna jest w tej sytuacji znajomość i poznawanie właśnie tych trudności, czyli takie rozeznanie się, z czym możemy się spotkać, współpracując z osobą, która nie funkcjonuje jak, no nie wiem, typowa osoba, która ma mnóstwo zasobów i powiedzmy, że w każdej sytuacji, w każdym, powiedziałabym, nawet o każdej porze roku, o każdej porze dnia funkcjonuje, powiedzmy, wysoko funkcjonuje, tak? Osoby, które borykają się z jakimiś ograniczeniami, często specyfika tych ograniczeń, czy chorób psychicznych, czy kryzysów właśnie takiej natury wpływa na przykład na funkcjonowanie w danej porze dnia. I to jest tak, że koordynatorzy muszą wiedzieć o tym, jak te zadania planować, żeby było większe prawdopodobieństwo, że wszyscy będą usatysfakcjonowani.
Bardzo tutaj istotne to, co zgłaszali koordynatorzy na szkoleniach, jest takie indywidualne podejście. Tutaj bym powiedziała, że takie grupowy wolontariat mniej się sprawdzi niż właśnie indywidualne podejście, takie z taką bardzo dużą uważnością dla tego wolontariusza, tak? I też absolutnie stały kontakt z psychologiem. To jest coś, co tym osobom, które podejmują się takiej roli koordynatora właśnie osoby w kryzysie, kontakt ze specjalistami, którzy zajmują się po prostu tego typu zaburzeniami, kryzysami, żeby naprawdę koordynatorzy oczywiście zaufali swojej wiedzy, doświadczeniu, intuicji, ale też żeby to sprawdzali. To jest bardzo istotne. To, co wydaje mi się, że na tych szkoleniach też tak ładnie zagrało, to taka potrzeba, wiesz, takiej budowania sobie sieci wsparcia. Takiego, żeby między sobą mogli tak, między sobą właśnie, tak? Takiego wsparcia, taka platforma, wiesz, wymiany myśli, tak? Nawet niech to będzie przy użyciu, wiesz, Messengera, czy właśnie spotkań, czy jakichś takich online spotkań, tak? Takich raz na jakiś czas, takich słuchajcie, no mi się udaje to, ale mam tu problem, a może wy mieliście podobny, wiesz, to są ludzie, którzy wtedy trochę mówią tym samym językiem, oni wiedzą, o co chodzi, tak? Ktoś z zewnątrz będzie potrzebował więcej czasu, żeby usłyszeć cały kontekst tej sytuacji. A ponieważ oni się zobaczyli na szkoleniu, wiedzą też, jak funkcjonują, też mogli się przyjrzeć właśnie sobie jako koordynatorom, więc wiedzą, z czym mają, powiedzmy, co im idzie trudniej, to będąc w tej samej grupie osób, będą mogli szybciej po prostu dojść do, po pierwsze szybciej się otworzą, a po drugie szybciej będą mogli znaleźć wspólne rozwiązanie, bo też to poczucie wspólnoty jest tutaj, myślę, bardzo, bardzo ważne. Czyli tak znowu to wsparcie, to ta integracja, to bycie razem i wymiana różnych doświadczeń jest bardzo istotna. My często mówimy tutaj o wolontariacie wspieranym, i wolontariacie przy wsparciu właśnie asystenta, przynajmniej na początku drogi tego wolontariusza, jest to bardzo przydatne i pomocne dla każdej ze stron, myślę, żeby też poznać tego wolontariusza, wdrożyć go, włączyć w tą aktywność, o którą nam chodzi tak naprawdę. No właśnie, to jeszcze tak, to domknę jeszcze, bo też nie wspomniałam o tych asystentach. To jest szalenie duża pomoc, ponieważ czasami koordynator wśród różnych swoich zadań nie ma wystarczająco dużo czasu, aby rozeznać się w sytuacji danej osoby, tak? Wolontariusza ze szczególnymi potrzebami, tak powiedzmy. I asystent może być trochę tym łącznikiem właśnie w dotarciu do wolontariusza. Być może on ma też taki obraz z drugiej strony, bo wolontariusz mu przekaże jakieś informacje, których z kolei samemu wolontariuszowi trudno jest tak jakoś w otwartości powiedzieć koordynatorowi. Dlatego ci asystenci są tutaj naprawdę bardzo dużą pomocą, dużym wsparciem i też ponieważ ich znamy, to wiemy, że oni są też bardzo zaangażowanymi osobami i też chcą, żeby wszystkie strony były zadowolone i żeby też ten wolontariat był świetnie wykonywany. No to może przy tej okazji wielkie podziękowania dla Madzi i Michała, którzy wykonują świetną robotę. Tak, pozdrawiamy świetną robotę w tym projekcie i dbają, żeby właśnie każdy wolontariusz i każdy koordynator był zaopiekowany i tutaj się fajnie dogrywali ze sobą. Myślę, że mamy jeszcze rok i fajnie się tutaj to nam wszystko zepnie. Na koniec już bym chciał tak bardziej osobiście może, co właściwie się skłoniło do tego, żeby właśnie zająć się szkoleniami? Dlaczego akurat ten kawałek stał się tutaj dla Ciebie taki bliski i zajęła się tym po prostu zawodowo? To było tak, że ja
pracowałam w centrum wolontariatu. Najpierw oczywiście byłam wolontariuszką, później stworzyłam, jak wiesz, pierwsze centrum wolontariatu w województwie łódzkim. Prowadziłam je przez parę lat i no, zobaczyłam ten wolontariat i właśnie doświadczyłam tego wolontariatu z różnych stron, czyli będąc wolontariuszką, będąc koordynatorką, a potem będąc no, osobą zarządzającą centrum wolontariatu. I poczułam, że jest taki moment, że chciałabym się tą wiedzą podzielić. I że być może też w trakcie różnych spotkań w ramach sieci centrów wolontariatu też poczułam, że mamy podobne trudności, podobne problemy. Też koordynatorzy z różnych instytucji, którzy przychodzili przychodzą do centrów wolontariatu, też wnoszą jakieś sytuacje właśnie trudne. I to był ten moment, kiedy właściwie chciałam spróbować przekazać tą wiedzę, też w jakiś sposób edukować i wspierać w rozwoju kompetencji. Myślę, że to był taki moment gdzieś, nie wiem, może to jakoś zasilane było przez takie, wiesz, marzenie dziecięce bycia nauczycielką, kiedy jako dziewczynka nauczałam tam misie, może to też gdzieś stąd pochodzi. Ja po prostu bardzo lubię się dzielić z ludźmi, ponieważ lubię inspirować i motywować. To też, jak wiesz, ten profil mojego działania ze szkoleń gdzieś teraz przeobraża się w jednak taką pracę indywidualną, czyli dużo miejsca i dużo mojej takiej zawodowej drogi jest skoncentrowana na coachingu i mentoringu, ale zaczęło się od szkoleń i to było chyba takie. No i uważam też, że i czuję też, że jak się tak połknie bakcyla wolontariatu, to po prostu to już zostaje z człowiekiem. Chyba też mógłbym powtórzyć te same słowa. Bardzo dużo jakby tych doświadczeń, które miałaś, też jakby gdzieś tam mi są bliskie i je podzielam. Bardzo się cieszę, że mogliśmy współpracować, możemy współpracować. Już to dyszka zaraz tutaj nam stuknie. Trzeba było obliczyć jakąś, zrobić tutaj jakiś mały jubileusz. I bardzo Ci dziękuję, że tutaj akurat dzisiaj zawitałaś w studiu Seweryna i podzieliłaś się tymi doświadczeniami. Myślę, że to jest taki moment już w naszym projekcie, gdzie to będzie bardzo ważne, przydatne i te doświadczenia mogą komuś pomóc w tej pracy, którą już czyni, albo po prostu no, kolejnym koordynatorom gdzieś tam dać inspirację, motywację i jakiś zastrzyk wiedzy do działań. Także dziękuję Ci bardzo za to spotkanie i kawał tutaj no, wiedzy takiej konkretnej. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Tobie, Seweryn, też za gościnę. Naprawdę bardzo mi było tak, miło. Zapraszamy też do studia Seweryn, na przykład. Taka. I chcę powiedzieć, że to jest wyjątkowe miejsce, także naprawdę polecam znaleźć się tutaj na tej kanapie. Tak. Gościem dzisiejszego spotkania była Magdalena Korczyk-Waszak, doradczyni, trenerka, coach i co tam jeszcze, mnóstwo rzeczy, mnóstwo działań z Centrum Opus. Także dziękuję serdecznie. Nie zapomnijcie o subskrybowaniu naszego kanału, łapce w górze, komentowaniu, bo to jest dla nas ważne, żebyśmy mogli tutaj dalej się rozwijać, i wsparciu na Patronite. Oczywiście wszystko znajdziecie tutaj w opisie. Także dziękujemy jeszcze raz i do zobaczenia za miesiąc. Cześć. Dzięki. Cześć.